ale afera, Manchester City został wyrzucony na dwa lata z Ligi Mistrzów oprócz tego jeszcze kara finansowa a to wszystko za praktycznie za nieprzestrzeganie finansowego fair play mega afera, co to oznacza czy Pep Guardiola dalej będzie prowadził Manchester City, czy zmieni tak naprawdę klub, no bo jaki sens będzie prowadzenie klubu tak, I skoro Liga jest, dominowana, jest przez Liverpool, a tutaj jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, przez następne dwa lata nie będzie mógł praktycznie Pep Guardiola występować z Manchesterem City, nieprawdopodobna sytuacja

czy to też koniec szejkowania, niektórzy w ten sposób mówią, e, kibice tak, czy następnym klubem będzie tutaj PSG, za który się wezmą jeśli chodzi właśnie o kwestie finansowe no ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, no właśnie Manchester City został przez UEFA e, tak naprawdę wykluczony z Ligi Mistrzów na dwa lata e, to jest 2020 na 2021 rok 2021 na 2022 rok, mało tego, muszą także zapłacić grzywne 30 milionów euro kosmiczna grzywna, chociaż po prostu wiemy o tym, że Manchester City tak, ma tutaj bardzo bogatych właścicieli, więc na pewno to pokryją na wszystko związane z tak naprawdę to wykluczenie praktycznie z rozgrywek z złamaniem zasad finansowego fair play tak się właśnie tłumaczy, no to jest ciekawe, wiele, wiele wątków tak naprawdę pojawia się ciekawych, no właśnie tak jak kibice mówią, a czy następnym klubem będzie tutaj PSG i też jest takie pytanie, czy to koniec szejkowania właśnie czy, że przyjeżdżają praktycznie bogaci właściciele do Europy tak, pompują mnóstwo pieniędzy w taki klub i praktycznie są w stanie tutaj tak, Zyskać najlepszych zawodników z różnych lig, bo po prostu zapłacą najwięcej, tak, zaoferują najlepsze pensje, zapłacą najwięcej pieniędzy, tak, jak na przykład PSG kupił Neymara za 222 miliony euro no, kosmiczne pieniądze. No, więc sytuacja wygląda w ten sposób, tak. Czego tak naprawdę ta kara dotyczy? A więc ona dotyczy tak naprawdę złamania tego finansowego fair play w latach od 2012 do 2016, czyli to nie jest tak naprawdę kara za jedno przewinienie, tylko jest to kara za przewinienia przez 4 lata praktycznie. To jest pierwszy tego typu klub, który w taki mocny sposób został ukarany, tak? Ten klub przynajmniej z tej najwyższego topu, jeśli chodzi o tę najwyższą klasę rozgrywkową. Natomiast tak, w wcześniej praktycznie już Manchester City został ukarany to było w 2014 roku tam została nałożona kara na Manchester City kara 49 milionów funtów czyli pewnie z 200 tak to jest około fun ma około 5 zł to około 200 milionów zł kary no nieprawdopodobne pieniądze ostatecznie ta kara została złagodzona i klub zapłacił tylko albo aż 18 milionów funtów, tak a to nawet polskie budżety pewnie to nie mają tyle, kluby polskie nie mają takich budżety, tak, Legia tam pewnie no to no by był większy, tak, Legia ma większy budżet tam chyba po 100 parę milionów no to rzeczywiście to by było, no ale to pewnie byłoby kilka klubów z ekstraklasy okej, okay, dobra, jedźmy dalej no właśnie tak właśnie sytuacja wygląda, a to wszystko za sprawą Der Spiegel, a więc niemieckiej tutaj gazety, która w listopadzie 2018 roku opublikowała dokumenty, które właśnie potwierdzałyby złamanie tej zasady fair play przez Manchester City. Potem rozpoczęło się dochodzenie. Wszyscy tak naprawdę myśleli, że to dochodzenie zostanie zmiecione pod dywan, także oni oni dostaną jakąś karę 10-15 milionów funtów i koniec, tak? Ale się nikt nie spodziewał, że oni zostaną wykluczeni z ligi mistrzów, tak? To jest okno wystawowe też dla po prostu piłkarzy, trenerów. Pytanie, co będzie dalej praktycznie z tym Manchester City? Czy zawodnicy nie podchodzą, nie podchodzą z, tej, z tej drużyny, tak? Natomiast tutaj tak właśnie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi właśnie o Manchester City. No i teraz tak, jeśli chodzi tutaj o Manchester City, nawet gdyby znalazł się praktycznie na tym miejscu, który premiuje walkę, tak, czyli te pierwsze cztery miejsca w, w lidze angielskiej, to miejsce praktycznie Manchesteru City zajmie piąta drużyna. Czyli na dobrą sprawę Pep Guardiola mógłby odpuścić tutaj tak prowadzenie tej drużyny, bo piąte czy szóste miejsce od piątego tak do, pewnie do dziesiątego to byłoby satysfakcjonujące miejsce jeśli chodzi o Manchester City, tak? Bo nie musieliby praktycznie starać się o, to, o te pierwsze, pierwsze praktycznie lokaty, no bo jakby zajęli drugą czy trzecią lokatę to praktycznie drużyna i tak z piątego miejsca tak awansuje, więc no, nie ma sensu praktycznie tutaj walczyć nieprawdopodobna kara, nieprawdopodobna sytuacja, ale ja muszę powiedzieć, że ja już po, praktycznie robiłem taki filmik na temat PSG. Tam były bardzo mocne praktycznie te głosy, jeśli chodzi o UEFA, że stop temu finansowemu po prostu, tak, tej lokomotywy finansowej, tak? i to nie tylko władze UEFA, ale też władze poszczególnych klubów, tak, na przykład Bayer, Monachium, Włodarze Barynu, Monachium krytykowali właśnie to, że jest to jest pompowanie praktycznie tego balonika, ciągle tej, tej kwestii finansowej. Z drugiej strony to też jest dobre, tak, no bo to już są kosmiczne pieniądze Troszeczkę dochodzimy do absurdu, to już do ściany. Niedługo za zawodnika zapłacimy, nie wiem, miliard euro, tak? Już miliard złotych praktycznie kosztował Neymar plus minus. To niedługo zapłacimy milion euro. No to jest jednak miliard euro, no to jest jednak człowiek, tak? Kruchy, słaby, może zachorować, przestać występować, a no to, to było szaleństwo kompletne. No i to był problem, tak, no bo e, inne kluby nie mogły jakby startować e, na równi, tak, tu chodzi o rywalizację sportową, a nie o to, żeby po prostu zwyciężały te kluby, które są najlepsze. Chociaż trzeba powiedzieć sobie wprost, że Manchester City nie ma jakiś rewelacyjnych wyników, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzów, tak, oni nie mieli jakich rozgry, e, w, w, jakichś fenomenalny praktycznie rozgrywek, aczkolwiek to może być dodatkowy impuls właśnie do tych zawodników, którzy teraz są w Manchesterze City, żeby teraz wyciężać kolejne praktycznie mecze, tak, bo jak wiedzą, że za dwa lata, przez dwa lata praktycznie nie będą mogli występować, no, Moje zdanie może się posypać tutaj Manchester City, tak? E, po części. Oczywiście piłkarze mają kontrakty, będą zarabiać pieniądze. Ale też Pep Guardiola może odejść, e, praktycznie część zawodników może podchodzić z Manchester City. Przede wszystkim to też jest po prostu sytuacja utrudnienia, jeśli chodzi o pozyskanie nowych zawodników, tak? No bo każdy zawodnik, który przychodzi, to chcąc, nie chcąc, a wiadomo, że Manchester City celuje w tych najlepszych zawodników, chce występować w lidze mistrzów, tak? E, a jak był teraz wie że przez, przez dwa lata, praktycznie to piłkarze pomyślą, no dobra, to do Manchesteru City przyjdę na przykład, jeżeli chce mnie, ja, ale dopiero za 2-3 lata, w tym czasie pójdę do jakiejś innej drużyny europejskiej, tak? E, która po prostu oferuje mniejsze pieniądze, ale daje możliwość rozgryw w ramach Ligi mistrzów, na przykład Atalanty, tak? Więc tak sytuacja wygląda. No nieprawdopodobny cios, jeśli chodzi o Pepa Guardioli, co dalej praktycznie będzie tutaj z Pepem Guardiolą. No zobaczymy, czy rzeczywiście... Czy rzeczywiście tutaj Pep Guardiola będzie dalej prowadził tę drużynę? No, na pewno, gdyby on przestał być trenerem, to na dostanie sporo propozycji, tak? Bardzo intratnych finansowo, więc będzie miał w czym wybierać. Natomiast, no, to jest praktycznie cios, tak? To jest praktycznie cios, jeśli chodzi tutaj o, mm, jeśli chodzi praktycznie tutaj o Manchester City. Bo wszystko praktycznie, jeśli chodzi o Manchester City, tutaj dziennikarze Der Spiegel, Der Spiegel opisywali w ten sposób, Zaczę zaczęło się w 2013 roku, kiedy został Robert Mancini zwolniony. Tak z funkcji trenera. Wtedy powstał deficyt w budżecie Manchester City. Ten deficyt wynosił praktycznie około 10 milionów funtów, to jest tam 9,9 milionów funtów. No, i potem wyśledzono czy wytropiono, tak, że tutaj dyrektor finansowy klubu Jorge Chumilas, tak, wysłał maila do tak naprawdę sponsorów tutaj Manchesteru City, czyli Abu Dhabi, który miał właśnie tutaj pokryć tą dziurę, jeśli chodzi o te kwestie finansowe. No i okazało się, że ci właśnie sponsorzy zapłacili czy pokryli większe, większe dali więcej praktycznie do budżetu, niż to było deklarowane jakby na papierze tak, czyli firmy Etigat, Aabar oraz Izba Turystyczna Abu Dhabi zapłaciły tak naprawdę więcej niż to wynikało z tych zapisów kontraktowych, tak, na papierze. No to też to jest dosyć ciekawa sytuacja, tak, że firmy mogą sobie na to pozwolić, żeby zapłacić więcej niż to jest w umowie, tak, no bo, nie wiem, macie tu jakąś sumę X, nie wiem, 10 milionów złotych, załóżmy, przykładowo, nie wiem, czy tak było akurat, ale i na przykład firma X deklaruje się, że zapłaci na klub Manchester City 10 milionów złotych, no wiadomo, tam były większe kwoty, a na przykład płaci 20, no to też musi być udokumentowane w w, w rachunkach tej firmy, nie? No właśnie i ostatecznie ta sytuacja, tak się ta, to, to się właśnie w ten sposób zakończyło. No i teraz Blady Cień padł tak naprawdę na PSZ czy następnym klubem będzie PSZ? No to właśnie tutaj pytanie jest właśnie, jeśli chodzi o PSZ czy PSR też, też zostanie ukarane, bo przecież PSZ też sprowadza zawodników za kosmiczne pieniądze. PSG robi o wiele takich kontrowersyj, kontrowersyjnych rzeczy, tak? Też wiedzą teraz, że muszą się pilnować praktycznie, jeśli chodzi o to finansowe fair play. I na przykład PSG tutaj, no Neymar kupiony za 222 miliony euro, co było krytykowane przez wielu działaczy klubów europejskich, tak? A teoretycznie działacze klubów europejskich powinni powiedzieć, nie, to fajnie, super po prostu, bo są takie bogate kluby jak Manchester City czy PSG. Przyjdą i kupią od nas zawodnika za 100, 150 milionów euro, tak? I w ten sposób podrepujemy sobie budżet. A właśnie, że nie. część bo zareagowała bardzo krytycznie, tak na przykład władze Bayernu Monachium no i też na przykład PSG wypożyczył Mbappé swego czasu z AS Monaco, bo był zawodnikiem AS Monaco, za bardzo duże pieniądze tak tutaj bardzo kosmiczne pieniądze na rok czasu dopiero po tym roku go kupiono Także no tutaj to też było wzbudzało wiele kontrowersji, że to po prostu został wypożyczony, że jakby tutaj już częściowo zapłacano za niego właśnie wypożycza, wypożyczając go i płacąc przesadnie więcej za jego pożyczenie, jakby to już była forma taka w tej zapowiedzi, że następny, następnie praktycznie on został jakby tutaj tak zapewniony, że czy zapewniony, został on jakby zarezerwowany, że ostatecznie przejdzie do PSG, tak po tym wypożyczeniu. Także tak właśnie ta sytuacja wygląda. Czy to dobrze, czy to też źle? No, na pewno nie, też nie ma co się oszukiwać, że pi, jeśli chodzi o piłkę, o piłkę nożną i pieniądze, te pieniądze będą rosnąć, a no, ale nie można też robić jakiegoś balonu tak kosmicznego, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Tam były obawy, przede wszystkim UEFA jest taka była obawa. Pamiętam takie wypowiedzi nawet tam działaczy, tam jakiś słoweński był, żeby był dyrektor jakiś. Departamentu, była taka obawa, że tak naprawdę w, przyszłym, w przyszłości Liga Mistrzów stanie się ligą najbogatszych, tak? że przyjdzie na przykład, nie wiem, 10 szejków do Europy, kupi kluby, e, które będą w ruinie, e, tak, wpompują mnóstwo pieniędzy, wpompują mnóstwo pieniędzy praktycznie w transfery, w zarobki, no i będzie to rozgrywka praktycznie tutaj, tak, między właścicielami e, e, klubów, tak, między tymi szejkami, którzy będą się do tego przyglądać na swoich zawodników, nie? tak, a tu chodzi o to, żeby były to równy dostęp, równy praktycznie dostęp do tej piłki nożnej, a nie żeby to była liga zdominowana przez najbogatszych. Chociaż mimo wszystko i tak to jest jakby w jakiś sposób liga zdominowana przez najbogatszych, tak, no. To jest cała hierarchia, malutkie kluby lokalne, gdzieś tam kształtują te przyszłe po prostu gwiazdy. Później przechodzą do lokalnych klubów, tak na przykład w Polsce, tak Delta Warszawa, potem tak Robert Lewandowski później mamy gdzieś tam Legia zahaczał się, to nie, nie wyszło. Potem mamy znicz Pruszków, niższa klasa rozgrywkowa, Lech Poznań, Ekstraklasa, potem Borussia Dortmund, Bundesliga, Bayern Monachium jeszcze wyżej, tak. No i taka jest praktycznie ta gradacja w tym w tym, w tym systemie, tak. Większy klub, większe pieniądze, większe zarobki, transfery i tak to wszystko praktycznie Wygląda. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Moim zdaniem Pep Guardiola nie będzie chyba trenerem przez te dwa lata. Nie będzie miał żadnych wyzwań, tak, no bo w lidze nie ma sensu bić się praktycznie, chyba że o pierwsze miejsce, ale to nie zagwarantuje występu w lidze mistrzów. Tak, bez sensu to ten Liverpool zdominował, też już zrobił praktycznie swoją pracę Pep Guardiola. Druga sprawa, dwa lata to jest szmat czasu, w tym czasie mógłby spokojnie sp sprawdzić się gdzie indziej. Także moim zdaniem Pep Guardiola odejdzie tutaj, tak, jeśli chodzi o Manchester City. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Poza tym też, też trzeba pamiętać, że pewne projekty wygasają, tak? Mi nie można być wiecznie trenerem jednego klubu. Tak samo na przykład Jurgen Klopp, według mnie też on zakończy w 2021 2022 roku bycie trenerem, tak? No, pewne projekty się wy, wypalają. Pozdrawiam, trzymajcie się, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Cześć.